To jestem pod lampą. Troszkę se śnieg sypie. Tam się świecą inne lampy. 23:27. Tam też się lampa świeci na skrzyżowaniu. Dobrze jest. Śnieg sypie. Zima się robi. Wszędzie tam się świecą lampy jeszcze. O, teraz będzie lepiej widać. Śnieżyce idą. Armagedon, kurde. No i widzicie, co się stało. Koniec. Światła. Wszystko zgasło, cała okolica. I dupa. Koniec. Lampa zgasła. Tam też wszystko zgasło. Śnieg zaczął sypać. I fajran ze światłem. 23:30 wybiło. Koniec tematu. Idzie to idzie. Ja. No to witam was dzisiaj w niedzielę 11 grudnia 2022. Sceneria zimowo. Słuchajcie, w nocy spod śnieg. Ja uznałem, że pojadę na rajza. Chociaż chwila. Czy to nie nazwa mojego kanału? To jest rowerowo-narciarski świat. Powinny być narty. No słuchajcie, z nartami jest taka sprawa, że stoki jeszcze są zawrzyte. Ale skoro pojawił się śnieg, no to myślę, że już niebawem się to zmieni. Że te stoki na pewno się zmieni, także myślę, że następny weekend inauguracja sezonu narciarskiego. Czemu ja się w ogóle wybrał teraz na rower? Skoro są takie warunki, ano temu, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu nie będę jeździł autem do roboty, więc dzisiaj jest niedziela, dzisiaj mam wolne, więc postanowiłem wykorzystać te warunki, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądał mój dojazd do pracy. Dobrze, że śnieg padze, dobrze, że jest taka druga, jako jest. Bo to pozwoli mi oszacować czas, jaki będę do tego potrzebował. Wiadomo, jeżeli jest to lato i dużo lepsze warunki, no to bych się tym w ogóle nie przejmował. Zresztą tak się dzieje. No ale mamy jesień jeszcze w kalendarzu, a jak widzicie, w rzeczywistości jest to już zima. Co do moich ubrań dzisiejszych, no to jak widzicie, mam stare galoty, takie, które już się tylko do takich rzeczy nadają. Butki te same, co zawsze. Oczywiście fuzekle narciarskie, żeby mi było ciepło. I wszystko to, co jest pod tym ubraniem, to już jest narciarskie. Łącznie z rękawicami. Zastosowałem też pewien patyk na moje kolana. No bo wiecie, że kolana w takich warunkach to mogą bardzo mocno ucierpieć. Mam specjalne ocieplacze na kolanach. Także myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Trochę mnie to tam ciśnie, ale no właśnie, takie warunki to jest test do mojego rajdowania. Trochę mnie to tam ciśnie, ale lepiej, żeby trochę cisło, aniżeli miałbyś nie wstać na nogi po tym. No, u nas gmina raczej dość dobrze odśnieżą drogi, ale niestety ja w tej gminie nie pracuję, więc pracuję w gminie Jasienica, a więc tam drogi, z tego co widziałem nieraz,
nie są tak odśnieżone jak u nas. Są na biało. I to jest właśnie jeden z problemów. Ale trzeba wykorzystywać właśnie takie warunki do przetestowania tego wszystkiego. Zagrożeniem też są sanitary auta. Ale na szczęście ten po tej ciaprace nie jechał. Za chwilę wjada do innej gminy. Niestety potrafią uprzykrzyć żywot. Widzicie, wjechałem już do Międzyrzecza Dolnego. Droga wygląda zupełnie inaczej. Nie jest w ogóle odśnieżono nic. Jeszcze muszę sobie klocki hamulcowe wymienić, żeby mieć nowe na takie warunki. No bo wiecie, dodają też, że jeżeli chodzi o rower w takich sytuacjach, to warto obniżyć ciśnienie w oponach. Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie, bo zwiększy przyczepność, nie? Niedawno nie było rajdy na kole w takich warunkach, nie? No ale to już koniec sezonu, nieuchronnie. Koniec sezonu. Mają być jeszcze większe mrozy, kurczę. Ale to tak wiecie, tak straszyli. Ile tam o śniegu nie spać. Wczoraj, dzisiaj, jutro. A tego śniegu to może jest niecałe 10 cm. Aż ty pierdolę, nie jadą. Zaś będą pyskać. Ło. No właśnie, chyba uśmiechnął. No takie drifty to mi będą się niestety przydarzały. Aby jazda po piosku. Ale jeżdżę raczej głównymi drogami, więc nie powinno być najgorzej. Dobra. Najlepiej to chyba będzie poczekać, aż on przejedzie. Kurde, ale mi ciepło, ja pierdzielę. Myślę, że ciepło będzie. A ludzie już się go ciepłują. Pierdolnie, co tu taki ruch dzisiaj? Chyba do kościoła jadę. Coś się udzieli, kurde, czy co? To jest właśnie to.
co mi chodzi. Odwiedzimy wszystkie. O taką drogę właśnie mi chodzi. Żeby mieć czas to pokonać. Tu widzę, jak to będzie zmarznięte, ale zaś będzie śliskie. No jest skoro na skuterze do się jechać. No i właśnie jeżdżę już między rzeczy górnym. Właśnie o takiej drogi mi chodziło. Chociaż mam możliwość dojechania tej główną drogą. Także godzina trzeba zarezerwować co najmniej. Na warunki jakie widzicie takie są. Do ten zimowy Armagedon. Tu jest trasa rowerowa dookoła Bielska Białej. Jak widzicie, mój rower sobie radzi, bo on jest akurat na takie drifty. Tutaj mu myszczałka szlaku 700-lecia Bielska. Ktoś powie, Roba, czemu żeś nie ma na skirajzie dzisiaj? Czemu, jak to w ogóle wygląda, że ty na rowerze jeździsz, a tu śnieg sypie? No słuchajcie, jeszcze sezon narciarski nie wystartował. Ale myślę, że już następny weekend to już będzie to, bo już zapowiadają od 17 grudnia start sezonu. No a myślę, że natura im tutaj dość mocno sprawiła niespodziankę. Chociaż no, to niekiedy się mogą dziwić, jak to się śnieg w grudniu, no nie? To niebywałe. No ale tak to czasami wygląda, straszyli Armagedonem, jakimiś wielkimi śnieżycami, a tu raptem jakieś 10 cm śniegu spadło bynajmniej u nas. I co? I wszyscy żyją, nikt nie umarł. Oczywiście no nie wiem, czy nikt nie umarł, ale bo wiecie też, co z tymi bezdomnymi, to w takich warunkach też różne rzeczy są. No ale to jest normalna zima, jak każda inna, słuchajcie. I takie szerzenie paniki, zwłaszcza TVP Info taką panikę szerzyło, że jakie to śnieżyce, jaki to Armagedon. No ludzie złoci, no dajcie sobie na wstrzymanie. Normalno zima jak każde inno i zamróz, śnieg, no to kurczę. Da się przeżyć, da się jeździć. Także nie siedźcie w chałupie, jedźcie. A raczej jedno na spacer idźcie, bo ja też nie będę dzisiaj jakoś specjalnie długo jeździł, no bo to jest jednak zima, nie? Jak słyszycie, to wszystko marznie. Ale jak widzicie, ludzie też wychodzą. Wiadomo, że ja by też się na rajzy nie wybierał na jakiś kilometrowej rajzie w takich warunkach, bo to jest raczej niemożliwe. No ale tak z 20-30 km maksimum dałoby się zrobić. Nie, no tak 20 by nawet wystarczyło. Ale zobaczcie, troszkę śniegu spadło i już ten świat inaczej wygląda. Oj, no skidaj za bym już pojechał. Już na skirajza, już nie ciszę. Ktoś tu by powiedział, że tu jest więcej śniegu niż u nas w Bigocie.
ale tu jest bliżej góry. To już są Mazańczowice. No, warunki się robią coraz bardziej zimowe. Miały być dziś osłupki, słuchajcie, przy ujściu Przemszy do Wisły. Z wiadomych powodów nie ma. Miała być też Randonautica, też i nie ma. A co to jest Randonautica, myślę, że każdy wie. Nie wiem, czy coś tam widzicie, ja mówię o Brunowie. Nasza gmina lepiej odśnieży. Dużo fajniejsze okoliczności. Słuchajcie, pograli se nasi na mundialu, nie? No, pograli se. Z Argentyną zdupili 2-0 w trzecim szpilu grupowym. Przypominam, że pierwszy z Meksykiem remis 0-0. Z Arabią jakimś cudem 2-0 wygrali. Z Argentyną zdupili 2-0. Jakimś nieprawdopodobnym cudem przeszli do 1/8 finału. Pierwszy raz od 36 lat Polacy w 1/8 finału. No fart niesamowity, bo nie zasłużyli na to. No ale Francja sprawę wyjaśniła, 3-1 przeżli i poszli w pizdu do chałupy. Tyle. Tak więc burdel w polskiej piłce trwa najlepsze. A, nie ma co się nawet wnerwiać przy takich okolicznościach przyrody. Ktoś by powiedział, roba, nie wychodzi się z chałupy, śnieg sypie. W sumie powinieneś być w górach na skirajzie, ale z drugiej strony, no jak będzie drogo, no to też będzie ciekawie. Nie ciekawie raczej. Ale też jest taki patent, że jeżeli spadnie więcej śniegu, tak jeszcze dwa razy tyle, co jest, to będzie można skitury zrobić. Także jest opcja, są patenty. Zima to nie jest jakoś blokada do aktywności. Wiadomo, aktywność musi być inna. Zmieniono, dostosowano do warunków. Ale to nie jest coś, co by nas miało skutecznie przed tym powstrzymać. Chyba, że będzie minus 30. Dobra, jeżdżamy teraz do lasu. Oj, jako bajunia, kurczę, bajunia. Siostra pewnie z psami już tak na szpacer poszła. No i dobrze. Tam widać, co idzie. W ogóle to na kopaninach dzisiaj tam przy parkingach miłości jakiś lot aut miłośników właśnie łażenia z psami. Chyba z 10 aut tam było. No i dobrze, bo to są takie fajne tereny, gdzie można se pojeździć i pochodzić. Pojeździć też, ale widać, że na rowerach też tu jeździli. Ludzie są na wyślanej trasie rowerowej. I powiem wam tak, że ta drożka na skitury będzie idealna. Piękne okoliczności przyrody. Doprawdy. Aż się chce wyjść z chałupy. Chyba rzucę tymi nartami i będę jeździł na kole. Nie, nie, nie. Widzicie, co z tego, że śnieg mi zapieprzy wszystkie łożyska. Ale wyczyszczymy, wdumy rower do ciepłego i będzie gitara. A napęd jak się spieprzy, to się go wymieni. Fajnie, nie? A widzicie, na rowerach ludzie też jeżdżą. Śnieg padł, jest jechany rowerami. Może będę jeździć też na rowerze. Zimy. No, chyba, że będzie więcej śniegu, no to tutaj nie wiadomo. Nie śnieżają. Już nie ma nawet po co.
Ale te agony, skitury mogą być. Gdyby stoki były czynne już, to wiadomo, rowa byłby już w górach. Ale po 15 grudnia dopiero start. Czyli za 4 dni. No pięknie, pięknie, pięknie. Słuchajcie, o tej randonautice to już krążą pogawędki od jakichś dwóch lat, że to jakoś mroczna aplikacja. Generalnie rzecz biorąc, może wygeneruje jakiś punkt. O, zaczyną się kopać. O, co roba lubi najbardziej. Jest więcej śniegu, mniej gałęzi. Ale widzicie, ktoś tu jechał na cieńszych opunach i ujechał. Ja idę na tym, co ludzie wydeptali. A czy jadę? No to spróbuję, co tu będzie. Ja, tu jest lepiej. Ma zmarzłe jeszcze. A niby minus 2 pokazuje, a zmarzłe nie ma. I co najważniejsze, nie ma mi zima, jest tak prawie. Właśnie jeśli chodzi o randonautika, próbowałem generować wiele punktów. Zawsze największe jakieś skupiska anomalii wychodzą mi tam, po lewej stronie. Zobaczymy. O, randonautice tej aplikacji to naprawdę legendy krążą. Ja się o tym dopiero parę dni temu dowiedział, że to jakieś tam nieciekawe sprawy są, że takie jakieś anomalie dziwne w tych miejscach zachodzą. Wiecie, takie pierdoły opowiadają. Ale myślę, że możemy coś zrobić w tej sprawie. W tej chwili będę jechał do Czarnolesia. Chyba mamy spotkanie. Powiem ci tak, ja to zrobił tylko ze względu na to, że mnie czeka dojazd do roboty w takich warunkach. Bo ja ale nie ma źle. Na starym rowerze se pojeżdżę po lesie tu. Tam idzie przejechać przez leśniczówkę. Ale idę na Zaporę się podziwać. A tam ktoś na rowerach jechał i te France znak zaś zwaliły z powodu tego drzewa. Idziemy może ku Zaporze się podziwać. Mam bardzo dobrą rzecz. Na kolanach. Ja wypróbuję nowe buty. Czy ja buty? Ja mam skarpety narciarskie. Ubrane. Kupiłam sobie buty niby na zimę, na chodzenie na góry. I wypróbuję mi w tym oknem. Aha. 300 zł, ale ciu. Jak będą karnety drogie, to będę po buta też. No właśnie. A dziewczynki są zadowolone. Ale ja myślę, że następny weekend to już chyba narty będą. No, skoro taki coś się dzieje. Zobaczymy. Zależy, czy sobie nic, wypadnie. Rower trzeba będzie stawić do ciepłego. Idziemy. Wbrew pozorom, ja się też tam przejadę jeszcze, ale... Zapol. Wbrew pozorom nie jeździ się jakoś tragicznie. No, ale wiesz, stwierdziłam, że się będzie trochę bytkowo. Dowiedziałem się, że to podobno statyści chytają. Zalew Goczałkowicki, nie jest zamarznięty oczywiście, wygląda jak choby na morzu, tam jest dość mokro,
A już też będę się gnął ku chałupie. Do dom. Jurzech jest w Brunowie. Zabuksowany trochę, ale zadowolony. Jemu da wspólno rajza. Podkomy się na nartach albo jeszcze na rowerze. Czymcie się i do zaś.